w sumie to nawet nie chce mi się tej całej wody przeszukiwać, bo ja wiem, że ja się tutaj zaraz pogubię i będzie źle. Bo jednak, o ile jestem w stanie jeszcze ogarnąć jakoś w miarę labirynt, to wodę już mniej. W sumie te naboje do granatnika, no to już trochę ich tak pozbieraliśmy, przyznam się. Gdzie tutaj jest jakieś wyjście z tej wody? Tutaj może? Nie, tutaj nie. Trzeba mi było tutaj nie wbijać i koniec. Miałabym spokój przynajmniej. Chociaż... No, jak już wyszliśmy, to ja nie narzekam, tylko myślę, jak tam możemy teraz udać się do tej... Nie wiem... do tej dziury w ścianie. Zaraz, nie, stamtąd przyszliśmy, czyli mamy iść tam. No i wszystko robi się jasne. Powiedzmy. O, apteczka. Całkiem miły akcent, nie powiem. Chociaż mogłaby być duża, ale tam szczegół. Zapiszemy sobie, a co tam? O nie, ja wiem, co tutaj jest. Tak, to dziadostwo takie z kolcami, no. Czy mi się to uda? No, udało się, aż dziwne, naprawdę. Ale czeka mnie rzecz jeszcze trudniejsza. Mianowicie cała seria skoków bodajże. Ale tam Lara śmiesznie się macha, jak przechodzi na rękach, na tych jakichś, nie wiem, pnączach, nie pnączach, nie wiem, z mieczem. Teraz, czy mi się uda to, co ja chcę zrobić? Nie udało mi się. Wiedziałam. To jest zbyt przewidywalne. Ale ja to dam radę zrobić, mówię wam to, ludziska. Idź, Laro, idź. Nie wiem, może mam od razu jakoś tam skoczyć? Nie no. Stąd na pewno przecież nie skoczę. No Lara, idź, idź. Zaraz do przodu, tak zobaczę, co tutaj jest. Wow! Ha! Tego się nie spodziewałam, moi drodzy. Myślałam, że się zabiję. A to takie całkiem miłe zaskoczenie. Spróbuję tam jakoś skoczyć. Najwyżej się zabiję. A co tam? Raz się żyje. Okej, mam nadzieję, że jakoś... uda mi się tutaj... Wow! Tak, nie dość, że wyskoczył na mnie tygrys i się wystraszyłam, to jeszcze zminimalizowałam grę. Przepraszam za to. Dobra. Spokojnie. Jest okej. W sumie myślałam, że pójdzie mi to gorzej. No i co, idziemy teraz tutaj. Ja chciałam tylko pistolety sobie wziąć. Gdzieś słyszę małpę. Wszędzie słyszę małpy, no. Tak nie może być. Nawet widzę ją. Ha, chciała mi apteczkę ukraść. No, jest skubana jedna, no. Co to za miejsce, żebym jeszcze tylko to wiedziała. Idziemy
Widząc coś... Aha, mogę wskoczyć nawet. O nie. Czy... Tak, to jest przedostanie się na tamtą małą wyspę, chyba, którą widzieliśmy wcześniej z góry. Ale to chyba... Będzie dosyć trudne, przyznam. Kluczyk, kluczyk. Bierz to, Lara, bierz, bierz. I płyniemy, płyniemy do... Aha, no właśnie. Okej. Jak tylko tutaj wskoczymy, wypływają piranie. Więc chyba będziemy musieli w trakcie tam użyć apteczkę, bo po prostu... Ile ja mam tego życia, żebym to ja wiedziała. Apteczkę chciałam użyć, po prostu. No. Szczerze myślałam, że... No w sumie i tak nam bardzo dużo życia zżarły. Takie niby małe, głupie piranie, nie? Czy ta małpa coś dla nas miała? Nie. Tam chyba jest kolejna. Jest kolejna, tak jak powiedziałam, czy nie? Nie wiem, przysięgłabym, że widziałam tu gdzieś małpy. No nic, może mi się wydawało, bo... Szkurcze... O! No nie, myślałam, że apteczka, już się nawet ucieszyłam na widok tego. O, tutaj jeszcze. Ale tego to już też chyba całkiem sporo nazbieraliśmy, co? Żeby nie wpaść znowu do tego. Zapiszemy sobie przed tą dźwignią, a co tam? No i idealnie, wręcz nam się udało. Co to jest za miejsce? Jakoś słabo je pamiętam. Ale w sumie nie. W sumie pamiętam. Zapiszemy sobie gdzieś na górze. I teraz chyba musimy wrócić tam... No właśnie tutaj. I możemy iść tam, prawda? Bo mamy jakiś kluczyk. Nawet dwa. Nie wiem, czy chcę tam iść, więc lepiej sobie zapisać, bo z kluczami nigdy nic nie wiadomo. I co my tutaj mamy? Czy coś, co chce nas zabić? Chyba jednak nie. A może? W sumie nawet nie wiem, do czego je strzelam. Do jakiegoś ptaszyska chyba podłego. Widzę jakąś drabinę i... O, kolejne ptaszysko. Może jeszcze gdzieś jakieś... Tak, widzę, leci gdzieś tam sobie. Jakie wredoty, no. Apteczka! Ale całkiem przyjemna muzyka nam przygrywa tutaj. Zapis i oby się nie zwiesiła. Proszę, niech się nie zawiesi. O, jest okej. Wow, no i tak czy inaczej muszę wczytać. Super. Świetnie, normalnie, pięknie.
Ludzie, trzymajcie mnie. Czy ja nie wskoczę na głupią platformę? A zaraz, czy ja muszę biec z rozbiegiem, aż... Może po prostu wystarczy jak... No właśnie. Teraz mam kolejny dylemat, czy ja tam doskoczę. Miejmy nadzieję, że tak. Ale jak nie, to też sobie poradzimy, wiadomo, prawda? A może... Nie mamy skakać, no właśnie, bezpośrednio na to. No i właśnie. Jakie dobre pomysły dzisiaj mi towarzyszą. Tylko co tam jest? Jakieś ukryte przejście, co? No to wydaje się, że to jest jedyna możliwa droga. I nie wiem, tu coś w ogóle jest. Nie wiem, serio, tu coś jest czy nie? Jasne, że tu coś jest i tam pewnie też mogę wskoczyć, co? Tak, nawet widzę jakąś amunicję tam. Ale boję się tutaj poruszać, te liście są takie zdradliwe, no. Zapiszę. A spróbujemy... Tak. Widzicie, jakie sposoby wspaniałe mamy? O nie, znowu fragment z liną, co? Pewnie mam w dodatku... Coś tu słyszałam. Dobra, możliwe, że w sumie wydawało mi się. Wow! Albo i nie. Ale czekajcie, tam jest jeszcze jedna jakaś drabina chyba. Wow. Nie. A może ja wczytam, to wszystko i tak mnie tak zepchnęło, więc wczytamy sobie. Myślałam, że w sumie gdzieś tam bliżej zapisaliśmy. Ale to nic, teraz będziemy na tego ptaka uważali. Albo po prostu uciekniemy od niego na tej linie. Albo szybko zapiszemy. Tyle sposobów, prawda? No i gdzie on jest? Tam gdzieś, tam Laro. Co, nie żyje? Słaby jest, cienias. No i znowu na linie. Kurczę, ale to fajnie wygląda. Wow. Co to za miejsce? No i kolejny pomnik, taki sam jak ten poprzedni właściwie. No ale okej. Kurczę, co mi jest? Jakoś się pogubiłam tu trochę. No. Wiem, że tu można użyć klucz, prawda? No właśnie. Tu nam się otworzyło jakieś przejście. Ale chyba nie tutaj. Denerwujące to wszystko jest, powiem szczerze. No i nie, no. Się znowu już całkiem pogubiłam. Jeszcze tu coś jest. Spróbujemy może tutaj się rozejrzeć. Nie mam pojęcia, gdzie ja biegnę, przyznam, tak. O, tu też jest jakiś pomnik.
Zaraz, zaraz. A tutaj? O mój Boże, ludziska. Tyle jakichś, nie wiem, możliwości. Zobaczymy sobie to. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł, ale nieważne. No nic, sprawdźmy to po prostu. Ała! Dobra, spadło mi się trochę i mamy sekret ludziska. Tego się nie spodziewałam, naprawdę. Coś pewnie będzie chciało mnie tutaj zabić, albo przynajmniej spalić. W sumie na jedno wyszło, ale tam... Ała! Aha. Ja i moje myślenie, dobra. Zostawmy ten temat bez dyskusji, proszę nic nie pisać, nieważne. Tak, wiem, że ja nie myślę i w ogóle. No ale ja myślałam, że to są takie schody. Nie czuję się tutaj bezpiecznie, powiem tak. Czuję wręcz jakieś zagrożenie na karku. W ogóle to jest bardzo, bardzo dziwne miejsce, więc zapiszę po raz już, nie wiem, tysięczny. I to jest drugi czy już trzeci sekret, bo w sumie nawet nie bardzo ogarniam, co ja mam, a co nie, to woda zwykła? A nie. O mój Boże, mamy te takie... To właśnie coś, o czym wcześniej mówiłam. Spróbujemy je zabić stąd. Chociaż nie wiem, czy zasięg pistoletów nam jakoś na to pozwoli dokładniej. Dobra, może przybiegną jeszcze. O, o, zbliżają się. No, Laro. Jeden padł. Zaraz pewnie będziemy musieli tam podejść i się im przyjrzymy. Dobra, w sumie to. Wow! Nie, tego się nie spodziewałam w najmniejszym, żadnym stopniu. I zaraz, oni nas zatruli, czy użycie apteczki coś na to poradzi? Poradziło, na szczęście. Nigdy nie mogłam określić, co to właściwie jest. Jakiś taki potworek, nie? Ale... Ale to jest bardzo dziwne, powiem tak. No. Kolejny. Nawet dwa, no. Co za... Znowu nas zatruły, no. Lara, czemu nie strzelasz, kobieto? Czemu ona nie strzela? O. Dobrze jest, jeszcze żyjemy. No i pewnie nie obędzie się bez użycia kolejnej apteczki, co mi się w zupełności nie podoba. No ale dobra tam. Chociaż może uda mi się dobiec do końca poziomu z takim życiem. Chociaż wątpię, ale dobra tam. Oczywiście tradycyjnie wywaliło mi grę do pulpitu. I wiecie co, ja chyba użyję tej apteczki, bo mnie to migające życie w ogóle wkurza. I to, że nie widzę, ile jeszcze mi życia zostało przez te cyferki z Frapsa. Tak, wiem, że położenie tych cyferek mogę zmienić, ale to szczegół. Dobra, czyli to wejście... Chociaż nie wiem, tam chyba już... W sumie mogłam je załatwić stąd, ale nieważne.
Popijamy sobie tutaj, a co tam? Aż może flarę sobie odpalimy. I co my tutaj mamy? Wy to widzicie? No właśnie. Dziwne, prawda? Jakieś nieziemskie, dziwne eksperymenty, nie wiadomo co. Spróbujemy skoczyć na tą platformę. No i użyjemy tego na tych zwłokach. I mamy koniec poziomu. Oczywiście jednego sekretu znowu nie znalazłam. No, ja nie wiem, czy w ogóle te sekrety kiedyś znajdę tutaj. Ale nieważne. Dziękuję za oglądanie. Ale ja się z tym poziomem męczyłam. I no cóż, zapraszam na kolejny, już ostatni poziom, który pojawi się niedługo na moim kanale. A na razie cześć wszystkim, do usłyszenia.